Po tym, jak orka zabiła jednego rekina, pozostałe zniknęły. To stwierdzenie oparte na obserwacji. Ten incydent zmienił nasze spojrzenie na orki i rekiny białe. Wcześniej nikt sobie tego nie wyobrażał. Wcześniej nic takiego się tutaj nie wydarzyło. Od 2 lat nie zaobserwowano w okolicy rekina. Ani siedmioszpara, ani rekina białego. Podejrzewamy, że orki mają wpływ na ich występowanie w False Bay i innych zatokach. Od 25 lat badacze na 3 kontynentach starają się ustalić, czy orki polują na rekiny białe od niedawna, czy tylko od niedawna o tym wiemy. I dlaczego te potężne drapieżniki uciekają przerażone? Możliwe, że po latach badań chemik Eric Stroud znalazł odpowiedź. Oto sygnał alarmowy. Repelent na rekiny. Pozostało sprawdzić jego skuteczność na żywych drapieżnikach. Gdy rekin ginie w walce, jego rozkładające się ciało wytwarza substancję ostrzegającą inne osobniki, że coś w okolicy na nie poluje. Ten związek nie występuje w żywym stworzeniu. Pojawia się dopiero po śmierci. Możliwe, że to pradawna reakcja pomagająca zwierzętom przetrwać. Bo jeśli coś zabija rekina, jest wielkie. Skoro jakaś substancja odstrasza setki rekinów, musimy ją poznać. Doktor Skomal udostępnił nam głowę rekina białego. W naszych archiwach nie mieliśmy takiej próbki. Nie miałem wyboru, ale wiedziałem, że głowa się nie zmarnuje. Mam nadzieję, że już się roztopiła i można zacząć pracę. Ma naturalny kolor. Rozmiar szczęk zdumiewa. Rozpocznę od ich usunięcia. Klucz to dobry nóż. Do pozyskania związku najlepiej nada się chrząstka. Potrzeba też kogoś z dostępem do żywych rekinów. Eric i Greg wydobyli z martwej tkanki nekromon. Stworzyli z niego roztwór, którego dziś używamy. Będzie się działo. Ładny rekin. Potwierdź, czy widać z drona, że znowu to wypluł. Idealny sprawdzian. Ustalenie, czy rekin biały zareaguje ucieczką na ekstrakt z rozkładającego się ciała osobnika swojego gatunku. To brakujący element naszych badań. Pozwoli rozwiązać tę zagadkę. Kolejny nagrany atak dostarcza nowych dowodów. Turyści podziwiający rekiny zostali świadkami niezwykłego wydarzenia, w którym potężny drapieżnik stał się ofiarą. Byłem zdumiony widokiem orek przy Port Lincoln. 2 lutego 2015 roku. Nie mieliśmy pojęcia, że będziemy obserwować walkę 2 drapieżników szczytowych. Spędziłem na morzu 26 lat i ciężko będzie to czymś przebić. Chłonąłem każdą chwilę. To był zaplanowany atak. 65 km od Port Lincoln, Shark Warrior, łódź do obserwacji rekinów, zmierza w stronę Neptune Islands. Duże dziś fale? Uchadki rodzą tu młode, a to przyciąga rekiny białe. David i Kelly Hillman zamierzali podziwiać to widowisko. Dave zawsze chciał zanurkować z rekinami. Rejs do wyspy trwa 3 godziny. W ich trakcie odpowiadaliśmy na pytania pasażerów. Opowiadaliśmy im o biologii i ogólnie o tym gatunku. Wypytywaliśmy Gina o rekiny białe, jedne z największych drapieżników szczytowych. Im więcej o nich wiesz, nim zaczniesz z nimi pływać, tym większe przeżycia. Już nie pamiętam, kto poruszył ten temat, ale rozmawialiśmy także o tym, czy orka byłaby w stanie go pokonać. Typowe, hipotetyczne rozważania. Sporo wiedziałam o zachowaniu orek, ale nie miałam pojęcia, w jaki sposób mogłyby zaatakować rekina.
Nikt nie wiedział, który z tych drapieżników by wygrał. Niesamowity zbieg okoliczności. Ta rozmowa była niczym omen. Zakotwiczyliśmy 150 metrów od wyspy. Jest tam dwumetrowe urwisko, przy którym lubią przepływać polujące rekiny białe. Po rzuceniu kotwicy poszedłem pomóc załodze opuścić klatkę. Czy ktoś tu wcześniej nie nurkował? Do klatki podpłynęły pierwsze drapieżniki. Pasażerowie byli podekscytowani. Widzieliśmy dwa ludojady. Były potężne. Dopiero przy takim spotkaniu człowiek ogarnia, jak są wielkie. Niezwykłe uczucie, gdy tak suną wolno obok ciebie. Wszyscy świetnie się bawili. Wtedy w oddali pojawiły się ogromne płetwy grzbietowe. Patrzcie, widać orki. Myślałem, że zauważono płetwę wielkiego rekina. Ale ktoś mi wyjaśnił, że to na pewno orka. Byliśmy zdumieni. Człowiek od razu się zorientował, że to orki. Ich płetwy są znacznie dłuższe. Wystają blisko metr nad powierzchnię. Byłem zaskoczony. Pływam tu i wędkuję przez ostatnie 30 lat, a nigdy nie widziałem orki. Od razu pobiegłem po telefon. Są z tyłu. Było ich 6. Poruszały się w typowy dla siebie sposób. Najdziwniejsze było to, że płynęły w naszym kierunku. Były już blisko łodzi. W tym samym momencie klatkę mijał 3-metrowy rekin. Kim zwrócił nam uwagę na nietypową płetwę pomiędzy orkami. Płynie do nich. Widzicie? Powiedział, między nimi jest rekin. Po chwili zrozumieliśmy, że coś tam nie gra. Orki wcale tamtędy nie przepływały. Ich ruchy były zaplanowane. Skupiały się nad czymś pod powierzchnią. Wtedy zaczęły gonić rekina. Rozpoczął się pościg. Rekin uciekał w stronę łodzi. Był kilka metrów od nas. Powiedziałem chłopakom, że to się dobrze nie skończy. Los rekina był przesądzony.